minus 15 na dworze. Takie wzrokowe porównanie próbek paliwa pobranych w połowie listopada na stacjach benzynowych różnych marek. Około 2 miesięcy stoją te próbki tutaj. I widać, jak wygląda paliwo przy minus 15. Na razie nie sprawdzamy jego konsystencji, tylko porównanie wyglądu. Co ciekawe, najmniejszy osad na dnie mają próbki pobrane w Holandii na stacji BP. Zwykły diesel i Ultimate. Wszystkie paliwa były określane jako zimowe, więc wcale nie jest dziwne, że zachowują się normalnie i nie są w jakiś taki mocny sposób skrystalizowane. Zatem też temperatura nie jest jakaś taka mocno ekstremalna. Minus 15 to nie jest tak strasznie. Jeszcze. Ten osad na dnie to prawdopodobnie to, co zatyka nasze filtry przy dużym mrozie. Mniejszą butelkę, żeby było dobrze widać. W każdym bądź razie, mimo osadu na dnie, każda próbka jest płynna. Żadna się nie zrobiła na postać żelu. Czy to czegoś dowodzi? Nie wiem. Ale chciałem pokazać, co w naszych bakach się dzieje i co zasysają filtry, jak auto stoi, nawet jest zimowe paliwo. Diesel Orlena, werwa z Orlena do minus 27, wyraźnie ciemniejszy od zwykłego diesla z Orlena do minus 24. Tak samo dynamik z Lotosa też ciemniejszy. V-Power z Shella, co ciekawe, jaśniejszy od zwykłego diesla z Shella. Tutaj mamy próbkę z Tesco. Tutaj ze stacji Lukoil. Tutaj jest Statoil, Diesel Gold i Supra Diesel. Tu mamy diesel z BP. Obydwa do minus 20. Tutaj mamy Ultimate BP. No i BP z Holandii. Dwie próbki pobrane. Z jednej stacji, z dwóch różnych dystrybutorów. Niestety nie było mi dane
nakręcić filmu przy niższej temperaturze. Rano o 7 było minus 17, ale było ciemno i nic by tu nie było widać.